Nigdy nie wiesz, czy nie jesteś sprawdzany. Nie? Nie, cześć Maczku. Nigdy nie wiesz, czy jakiś don, o którego istnieniu nawet nie wiesz, właśnie nie robi ci egzaminu. Nie? Egzaminu z szacunku wobec innych, egzaminu z bycia wiernym w małych rzeczach. Nie? Nigdy nie wiesz. I to jest jedna nauka, ale druga nauka też jest pokrewna tej pierwszej, to jest nauka taka, ktoś w chwili zero wcale nie musi być, tak jak to było w tym przypadku, kimś o bardzo dużej mocy, który po prostu chce sprawdzić, czy warto z kimś się wąchać i zajmuje mu 8 lat, zanim upewni się w decyzji, że chyba warto, ale alternatywny scenariusz jest taki, że ktoś jest absolutnie maluszkiem, chwili zero, ale w międzyczasie rośnie i przestaje je być maluszkiem. Rozwija się, jego możliwości się zmieniają, ewoluują, i oczywiście in plus, no i kapitał, który wspólnie między sobą nawzajem gromadzimy właśnie poprzez traktowanie się z szacunkiem, no właśnie zaprocentuje dopiero po czasie okaże się, dlaczego warto było o kogoś zadbać, traktować go poważnie. Stąd słuchajcie, na takim seminarium Miracles of Capital dr Wong, to dopiero później mi się przypomniało, mówi, że nieważne ile akcji ma akcjonariusz, jeżeli jeden ma 1%, a drugi ma 76%, to wyobraźmy to sobie tak, że ten, który ma 76, to nie jest 76%, tylko 76 razy 1%. Trochę to może być nie do końca zrozumiałe, ale nie ma przeskoku jakościowego między akcjonariuszem, który ma jedną akcję, a 100 tysięcy akcji, ponieważ jeden i drugi jest po prostu współwłaścicielem, wspólnikiem biznesu. I jeśli komuś łatwiej to zilustrować w taki sposób, że no 100 tysięcy akcji to po prostu 100 tysięcy razy jedna akcja, ale to nie oznacza, że ktoś jest 100 tysięcy razy ważniejszy. Okej, może nie chwal się każdym planem, tak? Bo część się zmieni, część w ogóle nie wyjdzie poza twoją głowę i komunikat w mediach społecznościowych, ale jeżeli nie mówisz o swoich planach, to po pierwsze, czujesz mniejsze zobowiązanie, by je dowieść, więc jeżeli chcesz się do czegoś zmusić, to zadeklaruj to publicznie. To ci, którzy są na projekcie 21, to trochę temat znają, ale dwa, jeżeli nie komunikujesz swoich planów otwarcie i publicznie, no to nie dajesz też szansy innym przyjść do ciebie z pomysłem, który je uzupełni, przyjść do ciebie z propozycją wsparcia, która uzupełni twój jakiś tam plan wojenny, nie? Najzwyczajniej w świecie, nie komunikując się, wycinasz sobie możliwości, o których nawet nie wiesz, że je wyciąłeś. No bo w związku z tym, że ich nie zakomunikowałeś, nie przyszły do ciebie, więc nie wiesz, co straciłeś. Paradoks polega na tym, że w wielu przypadkach sama świadomość możliwości odezwania się bezpośrednio do kogoś wystarcza. Innymi słowy, mój numer telefonu z wielu akcji zbiórkowych, które albo ja prowadziłem, albo im twarzowałem, a mój zespół je prowadził, mój numer telefonu zna co najmniej 5, jeśli nie 6, a może nawet i 10 tysięcy ludzi. I nikt nie dzwoni. Nie? Natomiast korzyść z tego, że jeśli miałbym jakieś pytanie, to Maciek się przede mną nie ukrywa. I jest ogromna. Nie? I tej korzyści nie ma, jeżeli darczyńcę czy kontrahenta odeślemy, no to jeśli chodzi o kontakt zwrotny, to on plus 22 stacjonarny, czynny między 8 a 8:30 w piątek. Nie? I to jeszcze wielki piątek. Tej korzyści byśmy nie osiągnęli. Więc pierwsza część mojej odpowiedzi to jest:
nie aż takim diabeł strasznym. To znaczy, jeśli rzetelnie podejdziemy do tematu, to może się okazać, że na wyrost się obawiamy, że będziemy za bardzo rozchwytywani przez, nazwijmy to, interesariuszy. Siłą rzeczy sobie takie kręgi, jak u Dantego w piekle były kręgi, to podobnie i u mnie, bo tak, w pierwszym rzędzie, i to jest akurat u każdego, w pierwszym rzędzie należy zadbać o tych, którzy są najbliżej, tak? Czyli nazwijmy to szeroko pojęta rodzina. Im należy się najwięcej uwagi ex definitione. Po drugie, i tu już wchodzę w moją klasyfikację, po drugie mam w drugim kręgu członków towarzystw. Nie? To są ludzie, którzy płacą Donowi za to, żeby mafia Dona, że tak powiem, dbała o ich interes. No i siłą rzeczy jest to drugi krąg. Moja nauka z wielu i błędów i sukcesów w tym obszarze jest taka, że po pierwsze najczęściej się zbytnio obawiamy i zbyt wąsko tymczasem szafujemy i wydaje mi się, że chyba raczej tak in general to więcej tracimy niż zyskujemy, więc jeżeli ktoś ma skłonności w tym kierunku, no to zachęcałbym do śmielszego szafowania, no ale oczywiście bez przegięcia, to znaczy wciąż bym trzymał sobie jakieś twarde kryteria, na przykład eliminacji ludzi z sieci. Nie? Czytaj, no jeżeli ktoś zalicza jeden, drugi, trzeci fuck up, albo okazuje się, że jest posiadaczem takiej a takiej cechy, na przykład niesłowności, nielojalności, mijanie się z prawdą, delikatnie rzecz ujmując, no to nie jest pole do szafowania.